Kenia 218, hotel Sandis Tropical Village. Rama główna, obok rzeźba. Cały czas się zastanawiamy, czy to jest. Chyba mówi, że to żyrafa. Ja mówię, że to jest mama Afryka. Zwracamy się. Tutaj taka wiata. Meczki. Parki. Przesówki. Idziemy parę kroków. I od razu jest nasze mieszkanko. Mieszka na górze po lewej stronie. Po prawej. Nie lubię parterów, ale dobrze. Nie Wchodzimy, jesteśmy w pokoju. Widzimy, że jest posprzątane. Wentylacja włączona. 24. Zielony. Nasze. Pokoje. Trzymaj z Kasią. Ania. Spać. Mamy policzek. Idziemy dalej, popatrzmy na strop. To nie jest tak Herman. Mamy wentylator, który możemy sobie włączyć. Lub klimatyzację, która jest tutaj. Tu mamy szafy. Tu można otworzyć jedną szafę i tu są nasze koszule, ubrania i coś tam. Zamykamy i obok mamy drugą szafę, większą. I tu mamy różne skarby. No i oczywiście mamy safe. No, safe jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie musimy wszystkiego targać. Tutaj szafa, zamykamy szafę. Okej. Okay. No. I z tej strony na pokój. Ładny pokój, duży pokój. No, to największy pokój, jaki mieliśmy w czasie wojny. Otwieramy łazienkę. Proszę bardzo, duża łazienka. Jest potrzeba. Prysznic. Woda jest zawsze, prąd jest zawsze. Bardzo strzeżone. Ok, wychodzimy z łazienki. I wyjdziemy na zewnątrz. Pójdziemy dziedzińcem w stronę jadalni i na plażę. Pokój zachwizowany, wychodzę z pokoju i też sobie dziedzińca. Pełko, te krzewy, drzewa, palmy. Mamy
telefon rozmawia. Pole, pole, sa, sa. Jestem w cieniu, odwracam się w stronę naszego domeczku. Albo większy. Idę w stronę. Jest ładną alejkę. Super. Miejsce, gdzie można posiedzieć, stopisko recepcji. Wi-Fi raczej działa. Co przy okazji, że dnia jest. To takie ciekawe zwierzątka. Jeszcze na recepcji. Jedno, drugie, bardziej wyraziste. Proszę bardzo. Tu ludzie siedzą, rozmawiają, piją kawę po południu. Gadają. Tu jest recepcja, tu jest strażnik. Odwracam się w stronę naszego domku, już nie widać. Kamerzka świeci, idę przez recepcję. Tutaj też sobie siedzimy czasami. Tutaj pierwszy barek. Skorzystać z wiadomych rzeczy, żeby nie iść do pokoju, tylko prosto z plaży. Wejście, stare zegary, nie chodzą. Ciekawa rybka tu jest. Wejście, zegar. To się wieje, ale ze chwilę to samo jest. To jest nasza jadalnia. Jemy lunchy, śniadania. Nożni, kelerki, dami, gdzie koszule, czarne muchy. Biegają, skaczą. Thank you.
tutaj pod tym dachem. Trzymajcie wieczorem się w kolejnacji. A tam teraz jak idziemy, to będzie wczoraj. I masę show jest nagrane. Razem. Siesta. Robić co uważam. Ktoś tam pływa, ktoś tam leży. Dalej. Tutaj będzie jakiś podwieczorek przy basenie. W domu. Jak powiedziałem, wydają liczniki. Na terasie, na plaży, kilometrze, głębi, z koralików wypadają mazuletki, średnie. No, teraz są ceny. Tutaj się pan przygotowuje. Jest jakieś plecionko z palmy, coś tam robi. O, tu jest Ewa, nagra się pojawiła. Obrót jeszcze w tę stronę. Ośrodek jest naprawdę piękny. To się rzadko znaczy, że zdjęcia były dla nas tam, co widzimy. Teraz idziemy dalej. Chyba podbiega niespodziewanie do przodu. Spróbuję zaraz zadzwonić. Może leżą. To chce, to pływa. Sprawy. Zobaczmy dalej. Zbliżam się do wyjścia na plażę. Widzę, że jacho i nasi zapoznani przesuwają się. Bar na plaży przydaje się. Daje się. No i tutaj taka siesta mała na plaży. Siesta mała, okej. No i tak to wygląda wszystko. Jest przypływ. Gdzie idziecie? Tutaj panowie coś, jakąś estradę targają, czy coś tam. Ile? Brawo! Jest przypływ. No i jest ta polanka, wiadomo. Też nie wiem dlaczego jako siedzi w słońcu, bo już od wczoraj siedzi w koszulce. Już we
fitów 50, no zobaczymy. To tylko w domku. Tak to jest.